Witam Cię serdecznie w materiale szkoleniowym Car Group. Nazywam się Jakub Żuk, jestem szkoleniowcem oraz przedsiębiorcą. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak prowadzić swoje działania w mediach społecznościowych. Najpierw musimy sobie powiedzieć, czym są media społecznościowe. To są portale, na których skupia się jakaś część ludzi w jakimś konkretnym celu. Portal społecznościowy to nie jest tablica ogłoszeniowa i musimy o tym pamiętać, że umieszczanie tam mnóstwa ofert nie zadziała, ponieważ tam liczy się społeczność, liczą się relacje między ludźmi, liczą się rozmowy oraz zaangażowanie. Więc zacznijmy od działania kompleksowego w social mediach, czyli od Facebooka i od stworzenia fanpage'a. Fanpage tworzy się po to, aby właśnie móc utrzymywać relacje z ludźmi, z Twoimi klientami, z Twoimi przyjaciółmi, z osobami, które Cię znają. Fanpage to również nie jest tablica ogłoszeń Twojej firmy, więc nie zadziała to w ten sposób. Możesz z poziomu fanpage'a generować na przykład reklamy, tworzyć jakieś systemy reklamowe, tworzyć nawet lejek sprzedażowy, ale po prostu ten fanpage służy do tego, żeby albo Cię ktoś poznał, albo z Tobą podyskutował, zobaczył, jakie masz zdanie na jakiś temat, zobaczył Twoje projekty, to, co Ty robisz i dopiero wtedy zainteresował się tym, czy Twoja usługa jest dla niego, czy Twój produkt jest dla niego. Kolejnym krokiem będzie stworzenie konta na Instagramie, czyli na takim medium społecznościowym, na którym głównie traktujemy o zdjęcia. Ładne zdjęcia, ładne fotografie, na których są na przykład fajne widoki, dobre jedzenie, fajne miejsca na ziemi, zdjęcia ludzi, zdjęcia zwierząt. Przeróżne tak naprawdę tematyki możemy tutaj wyróżnić, czy to działy sportowe, czy to działy lifestyle'owe, czy wszelkie inne gałęzie tak naprawdę tego, jakie zdjęcia możemy tutaj umieścić. Jeżeli chodzi o Instagrama, on służy właśnie dzieleniu się chwilą za pomocą zdjęć. Mamy również w nim takie opcje jak Insta Stories, czyli taki dzienny pamiętnik, w którym umieszczamy zdjęcia na 24 godziny i ludzie mogą je obejrzeć. To jest fajne do dzielenia się swoim lifestyle'em. Jeżeli chodzi o następny krok, to jest stworzenie konta na YouTubie, czyli takim portalu, który głównie służy do wgrywania na niego filmików i udostępniania go innym. Czyli jeżeli ktoś wchodzi sobie na YouTube'a, może obejrzeć nasz filmik. Przykładowy filmik na YouTubie to najczęściej jest poradnik. Ludzie, i to zostało też udowodnione naukowo, wchodzą na YouTube'a po to, żeby znaleźć porady na jakiś temat. Czyli jeżeli ja chcę dowiedzieć się, jak kupić wędkę, czy jak wymienić żyłkę w kosiarce, to mogę to znaleźć na YouTubie, wpisuję jak wymienić żyłkę w kosiarce i znajduję taki poradnik. Jeżeli interesują mnie te zagadnienia, jest to poradnik dla mnie użyteczny, taki użytkowy, którego też często z niego korzystam, to mogę zasubskrybować taki kanał i ewentualnie pomyśleć na przykład o kupnie jakiegoś sprzętu w formie chociażby wdzięczności za taki darmowy poradnik. I w ten sposób właśnie to działa, tak możesz użyć YouTube'a. Następna rzecz to jest tworzenie regularnie kontentu. Stwórz sobie najlepiej kalendarz postów, kalendarz aktywności, jakie dodajesz w social mediach, czyli na przykład czy na Facebooka, czy na Instagrama, czy na YouTube'a. Stwórz sobie taki plan, że codziennie jakaś porcja wartości jest tam właśnie przez Ciebie lokowana, tworzona. Nie bądź tylko odbiorcą, zwłaszcza jeżeli prowadzisz swoją firmę. Kolejną rzeczą jest skorzystanie z reklam sponsorowanych, czyli czy to jest Google AdWords, chociaż Google nie jest jako taką portalem społecznościowym, tylko wyszukiwarką, ale możemy reklamy sponsorowane odpalić na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie, na tego typu portalach i wtedy ludzie, którzy są zainteresowani jakimiś dziedzinami, czy jakimś produktem, jakąś usługą, mogą sobie po prostu zobaczyć naszą reklamę. To jest ściśle stargetowane do nich na podstawie ich zainteresowań, wieku, płci, miejsca zamieszkania, zawodu, czy innych parametrów, jakieś, z którymi oni sympatyzują. Po prostu my wyświetlamy im reklamę, oni widzą, że na przykład jest to poradnik na temat inwestowania w nieruchomości i taka osoba, która jest tym zainteresowana, pobiera sobie taki poradnik i jest w naszym lejku sprzedażowym. My podzieliliśmy się jakąś wartością w tej reklamie sponsorowanej z tą osobą. Kolejny krok to stworzenie konta na LinkedInie, czyli na takim portalu, który powstał właściwie po to, aby ludzie mogli na nim wyszukać albo współpracowników, albo pracowników, albo zaproponować komuś pracę, albo szukać pracy. Do tego generalnie służy LinkedIn. Ma on opcję dodawania artykułów, ma on opcję również sponsorowanych reklam. Możemy tam dodać swoje filmiki.
oraz jakieś krótkie notki. I tak naprawdę, jeżeli korzystamy z LinkedIna, to fajnie jest go wykorzystać do budowania kontaktów i dopiero w późniejszym czasie poświęcić czas na sprzedaż jakichś usług, bo to wszystko jest zależne od tego, do kogo kierujemy ofertę, z jakim produktem, z jaką usługą wychodzimy do danej osoby, więc korzystajmy z LinkedIna, ale mądrze korzystajmy, najogólniej mówiąc, z social mediów, tak, do czego one są przeznaczone, czyli LinkedIn jest troszeczkę innym medium niż Instagram. Na Instagramie raczej nie szukamy współpracowników, pracowników, raczej ładne zdjęcia. Natomiast jeżeli na LinkedIna damy ładne zdjęcie, to nie wystarczy, ponieważ fajnie by było stworzyć do niego jakąś ciekawą treść. Facebook jest troszeczkę mieszanką, bo możemy tam robić bardzo różne rzeczy, ale ma on swoje na przykład odnogi w postaci marketplace'u, czyli takiego, można powiedzieć, Allegro facebookowego. Po prostu jest to miejsce, gdzie możemy wystawić jakieś przedmioty na sprzedaż, czy to usługi, czy przedmioty, i ludzie mogą po prostu zgłosić się po kupno takiego produktu czy usługi. Kolejna rzecz to jest stworzenie konta na Twitterze. Jeżeli mówimy o Twitterze, tweet to jest taka krótka notka, podzielenie się aktualną myślą. Więc Twitter generalnie służył głównie do tego, żeby właśnie tą krótką, w teraźniejszym czasie służy do tego, aby taką krótką notką się podzielić. Jeżeli mówimy o Twitterze, fajnie jest kierować ruch też z innych stron na tego Twittera, tak aby ktoś, kto nas już zna, czytał te notki, no bo z drugiej strony, jeżeli ktoś nas nie zna, no to dlaczego miałoby go interesować nasze zdanie, więc też musimy znać specyfikę takich portali internetowych, takich portali społecznościowych. Zapraszam Cię do następnych materiałów Car Group. Cześć!